Dzień dobry, dzisiaj mamy 3 lutego 2020 roku, poniedziałek, godzina 10:45. To jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Elliotta. Jak co tydzień zaktualizuję dla Państwa najważniejsze aktywa finansowe w Polsce. Zaczniemy od indeksów giełdowych, przejdziemy przez indeksy branżowe, po to, aby finalnie skupić się na poszczególnych spółkach, na to, co warto by mieć w portfelu, co należałoby kupić, co należałoby sprzedać. Innymi słowy, jak sobie poradzić w obecnej sytuacji na naszym rodzimym rynku. Niewiele nowego mam Państwu do przekazania w tym tygodniu, gdyż wiodący scenariusz techniczny, który pokazywałem od wielu miesięcy, wydaje się być realizowany. Mowa tutaj o zakończeniu kombinacji. W przypadku indeksu WIG mamy kombinację, jest to nieco inny układ techniczny niż na rynkach wschodzących. Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jaki tam jest układ, to oczywiście zachęcam do odsłuchania drugiego webinaru, bo w przypadku WIG-u mamy spadkową falę A, czyli to jest początek układu korekcyjnego i po nim nastąpiła faza konsolidacji. Ta konsolidacja przyjęła postać trójfalowej korekty WXY, gdzie ostatnią część korekty tworzy nam właśnie trójkąt. I ze względu na złożoność tych struktur korekcyjnych w teorii falowej nazywamy to kombinacją. Najprawdopodobniej trójkąt został zakończony, mówiłem Państwu 2 tygodnie temu o mocnym układzie podażowym, który jest widoczny na poszczególnych tygodniowych świeczkach, dodatkowo kolejne silne opory, no i zaczęliśmy dość mocną wyprzedaż. Wyprzedaż na kanwie risk-offu, który pojawił się w związku z koronawirusem, o tym więcej również w drugim webinarze. Natomiast idea jest taka, że wkrótce powinniśmy z tej konsolidacji wybić się dołem. Trudno teraz wyrokować, patrząc na wykresie, po wykresie godzinowym, czy będziemy się wybijać od razu dołem, czy najpierw jest to pierwsza sekwencja spadkowa, bo różno te układy falowe można rozpisać. Widzimy pewną dywergencję, mamy sugestię ewentualnego klina kończącego, więc być może od szczytu powstała nam dopiero fala pierwsza. Dopuszcza możliwość odreagowania tworzącego niewielką podfalę drugą, natomiast absolutnie na to odreagowanie nie będę grał, gdyż zamiast tego odreagowania możemy mieć po prostu sekwencję fal pierwszych i drugich, a także indeksy nowojorskie pokazują, że tego odreagowania może nie być. Dlatego no jeśli będzie odreagowanie, to ok, natomiast nie zmienia to absolutnie tego układu długoterminowego. W układzie długoterminowym powinniśmy przebić dołek, te dwa lokalne dołki, czy też te dolne ramię trójkąta. To jest jakby podstawowa rzecz. Teoretycznie wystarczyłoby przebić te dolne ramię trójkąta, nawet w rejonie 55 tysięcy punktów mogłaby się zakończyć korekta spadkowa, czyli wraz z minimalnym przebiciem dołka falia, aczkolwiek moim zdaniem to nie będzie ten case w tym przypadku. Raczej dojdzie do przebicia dołka fali X, no i spodziewałbym się ruchu spadkowego, który być może zatrzyma się w rejonie 51 tysięcy punktów na takim dolnym ograniczeniu kanału wzrostowego, na tym poprowadzonego tymi zielonymi liniami. Natomiast bardziej bym się spodziewał wydłużenia nawet tej sekwencji spadkowej do rejonu 47500, 48 tysięcy punktów, gdzie mamy bardzo ciekawe projekcje falowe. W zeszłym tygodniu powiedziałem o tym, że koniec z niedoważaniem się w akcje i znalazłem inny instrument, który pozwala nam zabezpieczyć się przed tym ewentualnym ruchem korekcyjnym i radziłem, aby połowę środków przeznaczonych na akcje faktycznie dokonać za pomocą nimi zakupu poszczególnych akcji, o których powiem za chwilę, natomiast drugą połowę przeznaczyć w ETF-a dostępnego na polskim rynku, długi ticker beta W20ST, pełna jego nazwa widzą Państwo poniżej. To jest ETF, który umożliwia zarabianie na spadkach indeksu WIG20. Nie jest to idealna sytuacja. Idealny ETF byłby taki, gdybyśmy mogli zająć pozycję krótką na WIG-u i mieć wybrane spółki z WIG-u. Wtedy udałoby się stworzyć tak zwany portfel absolute return, czyli wymazujemy ryzyko rynkowe i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym ryzyku specyficznym na poszczególnych spółkach. No i w przypadku takiego portfela absolute return ta zmienność mogłaby być nieduża,
i byłaby szansa na wypracowanie wyniku dodatniego na podstawie oczywiście dobrze dobranej alokacji, innymi słowy, dobrze wybranych spółek. Natomiast taka idealna koncepcja portfeli Absolute Return, ona raczej funkcjonuje na rynku zachodnim, gdy mamy więcej dostępnych instrumentów na krótko i na przykład można zająć pozycję krótką w ETF-ie na S&P 500 i następnie wybrać 10 czy tam 12, czy tam 20 spółek z indeksu S&P 500 i mieć pozycję powiedzmy neutralną, tak przynajmniej teoria książkowa by nam mówiła. W przypadku rynku polskiego nie jest to tak dokładne, bo mamy pozycję krótką tylko na duże spółki, no a raczej jednak szukając alokacji skupiamy się w tych mniejszych segmentach i może się tak zdarzyć czasami, że na przykład małe, średnie spółki spadają albo nie rosną tak dynamicznie, a rośnie dynamicznie WIG20 i finalnie cała koncepcja Absolute Return jest na minusie. Natomiast jest to moim zdaniem najsensowniejszy sposób, abyśmy mogli zabezpieczyć się przed tym ewentualnym ruchem spadkowym. Oczywiście podobne sygnały wysyłają nam pozostałe indeksy. W przypadku WIG20 ta przecena prawdopodobnie może mieć trochę bardziej jakby gwałtowny charakter od przeceny na WIG-u. Można to wytłumaczyć w prosty sposób. Jeśli faktycznie pojawi się większy ruch spadkowy na rynku międzynarodowym, to zagranica będzie odzwierciedlać swoją pozycję na rynku polskim tylko i wyłącznie przez WIG20. Dlatego silniej będzie prawdopodobnie wyprzedawać walory właśnie z tego indeksu i w przypadku WIG20 mamy zakończoną falę A, falę B i zamiast trójkąta, tak jak na WIG-u, który nam zakończył konsolidację, ta struktura spadkowa rozpoczęła się na WIG20 wcześniej. Mamy falę pierwszą, drugą, pod falę pierwszą, drugą i najprawdopodobniej rozpoczynamy falę trzecią, w trzeciej, czyli dość taki dynamiczny ruch spadkowy. Wydaje mi się, że powinniśmy zmierzać w stronę 1900, 1850 punktów. Jest jeszcze dopuszczalna alternatywa, że zatrzymamy się w rejonie 2000 punktów, tak jak na WIG. Mówiłem o tej alternatywie, że być może 55 tysięcy punktów wystarczy, aczkolwiek nie jest to mój główny scenariusz falowy. Na wykresie tygodniowym widzimy też taką dobrą strefę, rejon 1850 punktów, gdzie ewentualna przecena mogłaby się zakończyć i wydaje mi się, że tam należałoby się spodziewać tego ruchu spadkowego, czyli przynajmniej tych 10% w dół. Jeśli chodzi o MWIG i SWIG, mamy na tych indeksach taką sytuację, że widzieliśmy dość jakby mocne wykupienie tych indeksów w ostatnim czasie. Mianowicie MWIG doszedł do powyżej poziomu 70 punktów w przypadku oscylatora RSI. To jest strefa wykupienia. Ona informuje nam o tym, że już jest drogo i że być może należy się spodziewać przynajmniej ruchu korekcyjnego. Widzieliśmy sytuację, gdzie wartość indeksu nam rosła, natomiast wartość oscylatora nam spadała, czyli powstaje dywergencja, najbardziej wiarygodny sygnał na oscylatorze technicznym. Powstała nam formacja głowy z ramionami, linia szyi, ona została przebita, no i przynajmniej indeks pozycjonuje się do ruchu korekcyjnego, natomiast jeśli gdzieś byśmy zeszli, powiedzmy, poniżej 3800 punktów, to neguje nam się idea impulsu wzrostowego. Na chwilę obecną mamy trójfalowe odreagowanie. Jeśli nie rozwiniemy ruchu spadkowego i poprawimy na maksimum, to cały ruch wzrostowy z poziomu zeszłorocznych minimów będzie pięcioma falami. I to oznacza, że po oczywiście niewielkiej korekcie spadkowej powinna powrócić hossa, a zeszłorocznych dołków już wtedy nie poprawimy i ta fala C, która jest obecnie ze znakiem zapytania, faktycznie zakończy się w tym miejscu. Jeśli zejdziemy natomiast poniżej 3800 punktów, to zanegujemy możliwość rozwinięcia impulsu wzrostowego i ten wzrost będzie jedynie trójfalową korektą, czyli tak jak jest to oznaczone, fala druga, następnie trójka, czwórka, piątka, czyli indeks mógłby schodzić w rejon nawet 3000 punktów, czyli silniejszy ruch spadkowy, większy niż na dużych spółkach byłby przeze mnie spodziewany. Jeśli chodzi o ostatni indeks, SWIG, tutaj mamy w ogóle dwa skrajne scenariusze, natomiast idea jest taka, że przy ujęciu takim krótkoterminowym, jak przyjrzymy się wykresowi dziennemu, to również SWIG, również SWIG osiągnął poziomy dość silnego wykupienia, bo mieliśmy na RSI w wartości zdecydowanie powyżej 80 punktów. Skrajne wykupienie, no i jeżeli zejdziemy poniżej 12 tysięcy punktów, to nam się uruchomi ponownie alternatywa sprzedażowa.
Jakiś czas temu pokazałem Państwu możliwość zakończenia już długoterminowej fali C w takiej wieloletniej formacji trójkąta na SWIG-u, co implikowałoby scenariusz wzrostowy w stronę 14 bądź 15 tysięcy punktów. Ale w takiej sytuacji już nie powinniśmy powrócić poniżej 12 tysięcy punktów. Jeśli powrócimy, to mamy różową alternatywę podwójnego spadkowego zygzaka WXY. Na razie tej alternatywy, ta alternatywa jest scenariuszem pobocznym. Główny scenariusz jest to scenariusz wzrostowy. Stąd tyle spółek, które Państwo dzisiaj zobaczą, które rekomenduję kupić, znajdują się w portfelu inwestycyjnym właśnie z indeksu SWIG czy z indeksu MWIG versus WIG 20. Tyle jeśli chodzi o główne indeksy giełdowe. Teraz jak zwykle przejdziemy do analizy poszczególnych indeksów sektorowych. Zaczniemy od WIG Games, krótki indeks, ponieważ on powstał stosunkowo niedawno, no i ta rzecz, która jeszcze jest nierozstrzygnięta. Czy to już jest koniec sekwencji spadkowej na indeksie WIG Games, czy przepraszam, koniec sekwencji wzrostowej, czy jeszcze nie? Widzimy wybicie z trójkąta. To był prawdopodobnie jakiś długoterminowy trójkąt tworzący falę czwartą i nastąpiło po nim pięć fal wzrostowych. Mamy zrealizowane wszystkie rzeczy do tego, aby mówić o zakończeniu tej hossy po wybiciu z trójkąta, gdyż równość fal zrealizowana, mamy ładne alternacje pomiędzy falą drugą i czwartą, piątka zatrzymuje się na górnym ograniczeniu zielonego kanału wzrostowego. Wszystko gra. Natomiast jest pytanie o ten charakter zmian od szczytu fali piątej. Oczywiście musimy przejść na mniejszy interwał czasowy, aby móc to sobie wytłumaczyć. No i ten ruch spadkowy można rozpisać jako formację klina wprowadzającego. Tyle, że formacje klina są o tyle formacjami, bym powiedział, obarczonymi mniejszą dozą prawdopodobieństwa zaistnienia od impulsu klasycznego, że zamiast formacji klina może być to jakaś formacja zygzaka spadkowego. Dlatego druga opcja, albo wręcz alternatywa, to że fala czwarta przyjmie postać trójkąta, jeszcze jedno wybicie górą z tego trójkąta, powiększy nam się dywergencja, która i tak już jest spora i powstała na tych dwóch szczytach, powiększy nam się dywergencja i mamy jakby kolejny silny sygnał sprzedaży, a trójkąt, alternatywa trójkąta zostanie zanegowana wraz z poprawieniem ostatnich dołów. Jak to wygląda na poszczególnych spółkach? W przypadku CD Projektu być może szczyt będzie poprawiony, to nie jest przesądzone, natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że mamy potężną 25 czy już nawet 26-miesięczną dywergencję na wykresie miesięcznym, mamy potężny opór, natomiast na wykresie godzinowym nie jest to jeszcze jakby przesądzone, bo na razie ten ruch wzrostowy można rozpisać jako dynamicznego zygzaka i następnie jedynka, dwójka, i ewentualny ruch spadkowy w dół. Tak, tyle, że tu już w godzinach porannych jeszcze tego najścia nie mieliśmy, ale nawet jeśli, bo teraz widoczne jest najście, to cały czas tą sekwencję jakby wzrostową można rozpisać jako wariant korekcyjny, dlatego jakby wykres taki krótkoterminowy CD projektu nie jest tutaj dość klarowny, bo w tym wypadku można ten ruch rozpisać jeszcze w taki sposób. Czyli cały ruch wzrostowy buduje nam impuls, następnie mamy A, B, C, D, E, małego trójkąta i koniec fali C. Długoterminowo mamy ewidentnie sygnały sugerujące, że CD Projekt może zbliżać się do jakiejś ściany, natomiast sentyment czy euforia na tym rynku jest cały czas ogromna i jakby wspiera byki w parciu na północ. Jeśli chodzi o Playway, zacznijmy od tego, że mamy cały czas bardzo dużą dywergencję na tymże indeksie czy na tejże spółce i to jest sugestia zbliżającego się odwrócenia tej tendencji wzrostowej. Na razie jesteśmy przy maksimach, natomiast cały czas możemy od tych maksimów wyróżnić falę pierwszą i trójfalową korektę. Jeśli przebijemy szczyt, jakby układ nam się techniczny, ten długoterminowy nie zmienia, będziemy mieć potężną dywergencję, będzie to cały czas sygnał sprzedaży. Ten sygnał sprzedaży najprawdopodobniej przyszedłby zza oceanu, natomiast na razie trzeba powiedzieć, że sektor technologiczny pomimo tych lekkich zawirowań na fali risk offu jest cały czas bardzo silny, wystarczy tutaj
wspomnieć o Tesli, która zeszłą piątkową sesję zakończyła prawie na 2% plusie, podczas gdy rynek spadał 1,5%, więc euforia na technologii na świecie się nie zakończyła. Natomiast jeśli tam wszedłby sygnał do realizacji zysku, to najprawdopodobniej silne ruchy spadkowe również na polskim sektorze gamingowym byłyby widoczne. Natomiast mamy już przedstawiciela, który wygenerował ewidentny sygnał sprzedaży, jest to Ten Square Games. Nie ma co się dziwić, jest to spółka, której najsilniej rosła na wartości z całego polskiego sektora gamingowego w ostatnich czasach, z tych przynajmniej dużych, powiedzmy, spółek. No i w przypadku Ten Square Games, mówiłem o tym Państwu ostatnim razem, mamy impuls wzrostowy z wydłużoną falą piątą. Fala piąta zrealizowała proporcję 200% długości zsumowanej fali pierwszej i trzeciej. Potężna dywergencja, nadbicie klina, co jest jakby zjawiskiem charakterystycznym. Dodatkowo zatrzymaliśmy się na górnym ograniczeniu klina i górnym ograniczeniu kanału wzrostowego. Te ograniczenia zostały już przebite, a co jest dla mnie istotne, na tym wykresie w skali arytmetycznej na godzinówce mamy ewidentnie impuls. Pytanie, czy jest to 1, 2, 3, 4, 5, czy na razie 1, 2, 3 i dopiero budujemy trójkąta, który zakończy czwórkę, piątkę, koincydynki. Niezależnie od wariantu, być może jakaś korekta w stronę 250 i potem przecena w stronę 200 zł i niżej, a tak naprawdę gdzieś myślę będziemy zbiegać do tych 150-140 zł. Tam spodziewam się ewentualnego zakończenia tej tendencji spadkowej na akcjach Ten Square Games. Natomiast jest to pierwsza spółka z sektora, która wygenerowała sygnał sprzedaży. Playaway, CD Projekt, jeszcze ta sytuacja jest niejednoznaczna, natomiast na Ten Square Games ten sygnał już jest. Jeśli chodzi o polski sektor utilitiesów, czy sektor, czyli WIG Energetyka, doszło do tego, o czym informowałem Państwu jeszcze w listopadzie, że niestety ta sekwencja wzrostowa zakończyła się sekwencją trójfalową, czyli zbudowaliśmy po prostu strukturę korekcyjną w tym trendzie spadkowym, dlatego też po raz kolejny przebiliśmy dno. Oczywiście mamy dywergencję, która teoretycznie informuje nas o możliwości kupna, natomiast ja będę się przyglądał temu sektorowi na kupno dopiero wtedy, gdy na WIG-u zakończymy ten układ korekcyjny. Dlatego też na razie żadnych spółek, tych twardych spółek z sektora nie mamy w portfelu. W zeszłym tygodniu usuwaliśmy PGE i Tauron. Liczyłem na większe odbicie, ale jak się okazało, te minimalne sekwencje wzrostowe wystarczyły do tego, aby zrealizować układy korekcyjne. No i w przypadku PGE poprawiliśmy minimum, możemy zmierzać nawet dziś w stronę 6 zł. Oczywiście na razie jest ta dywergencja, natomiast jeśli ta tendencja będzie się wydłużać, to dywergencja nam zostanie zniwelowana, czyli znowu do tego sygnału ewentualnego kupna może upłynąć sporo czasu i zanim, tak jak jeszcze raz powtórzę, zanim nie skończy się tendencja spadkowa na WIG-u, czyli ten układ spadkowy, to do tego momentu nie będę na razie chciał dokładać tych spółek do portfela. Tauron jeszcze nie poprawił minimów, aczkolwiek zmierza w stronę złoty 20. No i oczywiście tu też będziemy mieć prawdopodobnie sytuację z olbrzymią dywergencją, teoretycznie świetnym sygnałem kupna, ale na niego będziemy musieli poczekać. Enea już minima poprawiła i tak samo jak Tauron może zmierzać kolejnych nawet 20% niżej w stronę 6 zł. A na energię mamy oczywiście wyzwanie. No i ostatnio zarząd energii poinformował rynek, że 7 zł, jakie oferuje PKN Orlen, to jest wartość godziwa, więc kurs z powrotem wraca w stronę 7 zł. Z tego sektora jedynie Polenergia, zajmująca się tak naprawdę czystą energią, czy źródłami odnawialnymi, jedynie ona zostaje w portfelu i liczę na to, że uda się przełamać te 27 zł i wybić górą z tej konsolidacji, z formacji trójkąta, przełamać tą linię trendu spadkowego. Natomiast jest to call raczej krótkoterminowy. Jeśli uda nam się wybić górą, dojdziemy do 32, może 34 zł. Będziemy się szybko na Polenerdze cashować. Następny sektor, chemia. W przypadku chemii poprawiamy minima, tym samym jakby negujemy tą formację trójkąta. No i na razie w przypadku Ciechu nie ma absolutnie moim zdaniem sygnału kupna, jest to jakieś trójfalowe odreagowanie, czyli spodziewam się powrotu podaży na Ciechu, natomiast dodawaliśmy w zeszłym tygodniu do portfela grupę Azoty ze względu na ten ciekawy układ techniczny. Na wykresie tygodniowym dywergencji nie widać, natomiast dywergencja była,
natomiast skala spadków spowodowała, że już tej dywergencji na wykresie dziennym nie ma i to jest mały sygnał alarmowy. Natomiast należy się przyjrzeć temu klinowi spadkowemu. Jest to klinowi wprowadzającemu, klinowi spadkowemu. Jest to ładna formacja techniczna. Sugeruje, że być może zakończyła nam się fala A. Natomiast ze względu na to, że ta dywergencja, która była na wykresie dziennym, zniknęła, aby utrzymywać dalej pozycję długą, wkrótce musi się pojawić odreagowanie. Jeśli będziemy spadać czy kontynuować tą tendencję spadkową i kolejną złotówkę niżej zejdziemy, to być może zamiast formacji klina będzie to wtedy 1, 2, 1, 2, 1, 2 i dynamiczna trójka w trójce przebijająca minima, zmierzająca w stronę gdzieś nawet 15 zł może być przed nami. Więc jeszcze, jako że dawałem w zeszłym tygodniu po wybiciu dołem z tej formacji klina, jeszcze grupę azoty utrzymujemy w portfelu, ale to jest ta uwaga, musi się pojawić wkrótce odreagowanie. Jeśli nie, jeśli dynamika spadków dalej będzie nam rosła, to może oznaczać, że zamiast klina mamy sekwencję fal pierwszych i drugich i jesteśmy w dynamicznej trójce, w trójce. Jeśli chodzi o sektor paliwowy, mamy poprawienie minimów, co jakby było jest zgodne z predykcją. No i też w sumie wyszło dobrze, że nie zareagowaliśmy na ten pierwszy sygnał odreagowania na PKN Orlen. Mówiłem Państwu o tym, że przyglądam się PKN Orlen, był na watchliście mojej, czy przypadkiem już nie kupić by tego waloru, natomiast problemem był brak dynamiki odreagowania w tej sekwencji korekcyjnej. Tym samym nieco zmieniłem ten układ falowy, obecnie uważam, że kształtujemy klina kończącego. PKN Orlen jest dość mocno, nawet na tych interwałach długoterminowych, na tym interwale dziennym widzimy dywergencję, a na interwałach długoterminowych jest dość mocno wyprzedane. No i dochodzimy do ciekawej strefy wsparcia. Mamy tutaj zniesienie Fibonacciego, mamy też tą linię trendu spadkowego, mamy dolne ograniczenia kanału spadkowego. Teoretycznie pojawia nam się to miejsce do kupna, natomiast ja z tym jeszcze kupnem wolę poczekać. Mamy na razie ekspozycję w Lotosie. PKN Orlen, myślę, że to będzie opcja ciekawa do tego, aby w niego zainwestować. To jest pytanie tylko, czy jest to opcja na dziś, czy za miesiąc, czy za dwa miesiące. Więc absolutnie PKN Orlen na watchliście i być może w kolejnych odsłonach webinaru wrócimy do tej spółki. Lotos pogłębia dno, natomiast to nie jest problem. Budujemy falę C w tym większym trójkącie, czyli jeszcze tak naprawdę sporo fal przed nami. Najpewniej później odreagowanie kształtujące falę D, a i potem jeszcze jedna sekwencja spadkowa domykająca tego trójkąta. Natomiast kluczowe jest to, że nie powinniśmy przebić 71 zł, czyli teoretycznie już niewiele, choć nawet jeśli przebijemy te 71 zł, to zamienimy ten układ korekcyjny z trójkąta na po prostu wariant pewnie WXY i byłaby to nieregularna korekta płaska, tak naprawdę regularna, bo szczyt nie został poprawiony, tu raptem brakowało kilku groszy do poprawienia szczytu, więc byłaby to regularna, złożona korekta płaska i wtedy gdzieś w tym rejonie 70 zł powinna się zakończyć, więc na razie myślę, że ten stop loss trzeba sobie usunąć, bo może być taka sytuacja, że poprawimy tylko dołek i walor się silnie odwróci. Na razie tą pozycję w Lotosie utrzymujemy. Natomiast ze względu na możliwość poprawienia tych dołków nie zwiększamy ekspozycji na paliwa, zostawiamy na razie sektor paliwowy. Jeśli chodzi o banki, mówiłem Państwu w zeszłym tygodniu, że najprawdopodobniej nie zakończyło się odreagowanie, że zakończyło się odreagowanie na bankach, nie zakończył się dominujący trend spadkowy. Niestety negatywny news flow, większe niż spodziewano się pierwotnie, rezerwy na małe TSUE i na duże TSUE, czyli odpowiednio prowizje udzielanych kredytach gotówkowych, a także duże TSUE, czyli kredyty frankowe. Banki zwiększyły te rezerwy, dodatkowo perspektywa podwyżek stóp pomimo rosnącej inflacji wcale nie została jakby przyspieszona, wręcz przeciwnie, cały czas RPP uważa, że inflacja nie jest problemem, więc fundamenty dla banków są na razie kiepskie, stąd też mamy kontynuację tego ruchu spadkowego. Spodziewam się poprawić lokalne minima, natomiast w długim terminie na bankach prawdopodobnie będziemy kończyć, finalizować falę C. Natomiast jeszcze około 10% przecena moim zdaniem przed nami i w rejonie tych 5800-6000 punktów moglibyśmy kończyć falę C w formacji
wieloletniego trójkąta. Moim zdaniem może być to nawet taki trójkąt barierowy, czyli jak dojdziemy do tych poziomów, spodziewam się wtedy silnego odreagowania. Oczywiście pierwsze banki, które będą odreagowywać najprawdopodobniej to Pekao S.A. i Alior. W przypadku Pekao S.A. budujemy falę B, która zakończy trójkąta, test jeszcze minimów, 87 zł, prawdopodobnie będzie to świetne miejsce do kupna, będzie też miejsce, gdzie będziemy mieć przeogromną dywergencję, no i być może tym sygnałem do kupna na Pekao będzie finalna informacja o tym, że Pekao przejmie mBank. To jest taka na razie gdzieś hipoteza, która mogłaby spowodować wzrost kursu. Natomiast będę się przyglądał bacznie kursowi Pekao S.A. 2 tygodnie temu bodajże usunęliśmy Pekao i Alior z portfela ze względu na możliwość właśnie poprawienia, przepraszam Państwa, poprawienia minimów i po 85 zł, może po 88 zł będziemy najprawdopodobniej wracać do tego waloru. Potężny sygnał kupna na Pekao S.A. przed nami, ale jeszcze trzeba chwilę poczekać. Może to 10% wystarczy. W przypadku Alioru ta alternatywa, którą kilka tygodni temu pokazywałem, czyli trójkąt, wybicie dołem, się zrealizowała. Być może jeszcze 10% niżej i po 25 zł to byłoby idealne moim zdaniem miejsce do podebrania ponownie Alioru. Tu też będzie dywergencja, ładne sygnały kupna. I spodziewam się, że ten sektor powinien być motorem rozpoczynającym Hossę. No ale łatwo to wszystko sobie poukładać. WIG banki potrzebuje się przecenić około 10%, być może trochę więcej, być może spadniemy na tym sektorze 800 punktów, czyli jakieś 13%. Widzimy, że na WIG-u potrzebujemy tego ruchu spadkowego nawet 8000 punktów niżej, czyli gdzieś też tych 13-14%. Czyli nam się to zazębia i najprawdopodobniej być może trochę słabsze, ale analogiczne ruchy spadkowe powinny się pojawić na Pekao S.A., na Aliorze, czyli gdy zakończymy tę sekwencję korekcyjną na WIG-u, na WIG banki, wtedy będzie to miejsce do ewidentnego doważania się w tym sektorze. Ja na razie pozostaję mocno niedoważony. Ink, jeden z silniejszych banków, ale na nim także niewiele się dzieje. Jeśli chodzi o Pekao BP, praktycznie zbliżamy się do poprawienia dołka. Ja w zeszłym tygodniu publikowałem w atrakcji dnia rekomendacje sprzedaj. Jesteśmy prawie, że już no, zbliżamy się do 10% niżej od tamtego oporu, czyli od 200-tygodniowej średniej kroczącej. No i jedyny bank, który mi się podobał, to handlowy, który dzisiaj wprawdzie pod presją podażową, jak i cały sektor, mieliśmy słabsze wyniki milenium, większe odpisy w związku z kredytami frankowymi, natomiast ten układ wzrostowy mnie osobiście się podoba, bo może być to forma pewnego dynamicznego impulsu wzrostowego, więc handlowy to jest jedyny bank, który chcę trzymać w portfelu. Jeśli chodzi o telekomy, widzieliśmy dość gwałtowny zwrot sytuacji po tym, jak wybijaliśmy maksimum, szybko cofnęliśmy się ze sprawą negatywnego news flow dla Orange'u, no i wtedy zdecydowałem, że Orange i Play to są spółki, na których należałoby w przypadku Play zrealizować zyski, w przypadku Orange'u zamknąć stratę, bo dość niefortunnie był on dodawany do portfela po przełamaniu maksimum. Te silne sygnały wzrostowe nie zostały wygenerowane, zamiast sekwencji fal pierwszych i drugich, po której mielibyśmy dynamiczną falę trzecią w trzeciej w trzeciej. Zamiast tego powstał nam klin wprowadzający, więc być może wrócimy do sektora, jeśli skorygujemy się do tych 810 zł. Jeśli to silne wsparcie wytrzyma, wtedy jak najbardziej buy całe telekomy, natomiast jeśli przełamiemy to wsparcie, to możemy zdecydowanie niżej się korygować. Play na razie wygląda na po prostu strukturę korekcyjną, natomiast sporo miejsca do rozwinięcia tej korekty jest jeszcze przed nami. Jeśli faktycznie zakończyła nam się fala pierwsza, to możemy nawet zmierzać kilkanaście procent niżej do tych 30 zł, byłoby to jak najbardziej w porządku, jeśli zameldowalibyśmy się na tych poziomach, zwłaszcza, że w tym rejonie wypada nam dokładnie 61,8% zniesienia Fibonacciego. Po 30-50 chętnie wrócę do tych walorów. Na razie pozostajemy poza. W przypadku Orange'u mamy dość analogiczną sytuację jak na całym indeksie branżowym, czyli powinniśmy zejść w stronę 6,20, czyli ponad 10% w dół i może to będzie miejsce do
zaangażowania się w tą spółkę. I proszę zobaczyć, znowu te spadki wyglądają analogicznie jak cały sektor WIG. Czyli na WIG-u spodziewam się tych kilkunastoprocentowych spadków, podobnie na bankach, podobnie na telekomach. W przypadku telekomach będzie to realizacja tylko korekt prawdopodobnie w spadkowych większych trendach wzrostowych. W przypadku banków to będzie koniec jakiegoś większego układu spadkowego, czyli fali C w większej formacji trójkąta. Czyli ten sygnał wzrostowy HOSSY powinien przyjść symultanicznie w jednym momencie, dlatego na razie trzeba podchodzić dość ostrożnie do wyboru spółek, zwłaszcza omijać WIG20, bo spodziewam się na nim większych perturbacji niż na mniejszych indeksach. Dlatego też jesteśmy ustawieni dość defensywnie. Mamy 50% w pozycji krótkiej na WIG20, 50% w wybranych spółkach, raczej z mniejszych indeksów. I tak naprawdę postaramy się przeczekać ten okres korekcyjny, postaram się z Państwem przeczekać ten okres korekcyjny i po zrealizowaniu korekt wrócić do ruchu wzrostowego. KGHM oddał w ostatnich dniach około 10%, silnie przecenia się miedź, choć trzeba przyznać, że KGHM i tak zachowuje się bardzo dobrze, bo miedź praktycznie na dwuletnich minimach i zaraz będzie uruchamiać silniejszą sekwencję spadkową, a KGHM dość dobrze sobie poczynia, aczkolwiek wydaje mi się, że ten układ spadkowy na KGHM nie został jeszcze zakończony i uważam, że cały czas mamy szansę na poprawienie minimów na KGHM, więc ja ewentualnie będę myślał o dodaniu KGHM do portfela dopiero wtedy, gdy zameldujemy się po 70 zł. Wtedy jak najbardziej, na razie nie. Jako kolejna zmiana w portfelu usuwam PGNiG, spółka oczywiście mocno kopana, mocno wyprzedawana, natomiast ta wyprzedaż może się dopiero zakończyć 20% niżej. No i pierwotne scenariusze falowe, dość drastyczne, które pokazałem, okazały się być jednak właściwe. To też pewna taka lekcja dla wszystkich i dla mnie, żeby nawet tym brutalnym scenariuszom falowym ufać. W przypadku PGNiG po zakończeniu wieloletniego klina wzrostowego, mieliśmy tutaj dywergencję od 7, mniej więcej 70, mocny ruch spadkowy, zakończona fala A, fala B zamiast być trójkątem, bo na tego trójkąta, na to odreagowanie graliśmy, fala B okazała się być korektą nieregularną, w której fala Y nie przebiła fali W, czyli gdyby była to korekta niezłożona, tylko prosta, mówilibyśmy o C failure flat, czyli korekta pędząca, urwana, tak, czyli to z języka angielskiego słowo failure. No i po zakończeniu fali B, pięć fal spadkowych przed nami. Jeden, dwa, jesteśmy w dynamicznej fali trzeciej, potem czwórka, piątka. Możemy zmierzać i powinniśmy zmierzać do strefy 3-10, gdzie mamy jakąś pierwszą proporcję falową. Natomiast długoterminowy cel spadków to są okolice nawet 2,95, bo według teorii falowej po zakończeniu klina powinniśmy zmierzać do miejsca, gdzie zakończyła się fala druga niższego rzędu tegoże właśnie klina, czyli 2,90, 3,10, 2,90 to jest miejsce, do którego PGNiG powinien zmierzać i z tego względu usuwam w tym edycji portfela tą spółkę i usuwam również JSW. Niestety, ale do odreagowania jeszcze będzie należało poczekać ten bardzo bullishowy układ na Węgru. On będzie mieć miejsce najprawdopodobniej, ale najprawdopodobniej dopiero wraz z końcem układu korekcyjnego na całym sektorze commodities, a do tego jeszcze prawdopodobnie kilka miesięcy. W przypadku JSW piękne tendencje wzrostowe, czyli był impuls, trójfalowa korekta, kolejny impuls, no zostało to zanegowane, bo zeszliśmy tak głęboko, że zamiast układu 1, 2, 1, 2 i trójka w trójce przed nami, mamy po prostu zygzaka wzrostowego ABC, i tenże zygzak wzrostowy wydaje mi się, że zakończył nam pod falę czwartą, stąd najprawdopodobniej nowe minima przed nami. Być może 15 zł, być może nawet niżej, natomiast powinniśmy poprawić minima i wtedy wrócimy do tego waloru, bo ten układ długoterminowy na węglu cały czas jest pozytywny, tyle że tak jak Państwu powiedziałem, najprawdopodobniej rajd na węglu może zacząć się za parę miesięcy, a w przypadku JSW poprawienie dołków zbuduje nam piękną dywergencję, będzie to bardzo ładny
sygnał do kupna, ale tak jak i na węglu musimy na ten układ poczekać, tak i na JSW będziemy prawdopodobnie czekać na ten układ na kupuj. Natomiast najistotniejsze dla mnie na JSW jest to, że ten wariant wzrostowy 1.2.1.2 został zanegowany, no i należy po prostu zamknąć na chwilę obecną pozycję, uciąć straty, zanim one się nie zwiększą i szukać kolejnej okazji inwestycyjnej, więc w tej edycji portfela JSW i PGNiG out. Jeśli chodzi o DINO, mamy tutaj ciekawy układ wyczerpania, poprawione już prawie że maksima, natomiast to nie jest istotne. Istotne jest to na DINO, że jesteśmy bardzo bliscy wykończenia układu falowego. Na razie jeszcze ten układ można bodajże rozpisać jako formację głowy z ramionami, natomiast ten szczyt najprawdopodobniej już zostanie sforsowany. Jesteśmy tak niewiele, że wątpię, żeby popyt go nie sforsował, aczkolwiek nie zmienia to postaci rzeczy, że to jest prawdopodobnie miejsce bliskie finalizacji ruchu wzrostowego. Od czwórki można by oznaczyć to jako 1, 2, 3, może jakieś A, B, C, 4 i wtedy 5, ale strefa 175-180 zł, bardzo silny opór, będziemy mieć dywergencję na interwale dziennym. No i moim zdaniem jesteśmy blisko do zakończenia ruchu wzrostowego na DINO, choć w tym roku z WIG20 trzeba przyznać to najlepsza spółka. Tyle jeśli chodzi o spółki z dużego segmentu, przechodzimy teraz do MWIG-u i zaczynamy od Medical Algorithmics. Na razie utrzymujemy pozycję długą w tym walorze, prawdopodobnie zakończony w ten sposób trójkąt, albo tak naprawdę ten trójkąt należałoby, myślę, przerysować w taki oto sposób. To jest sensowniejszy układ. To oznacza, że budujemy najprawdopodobniej kolejną piątkę wzrostową i będziemy zmierzać wyżej w stronę 30, nawet myślę 30 kilku. Myślę, że nawet w ten sposób moglibyśmy opisać ten układ, czyli dość mocno taki rozciągnięty w czasie trójkąt, ale jakby to dobrze, bo wielkość tej korekty tworzącej falę czwartą sugeruje, że kształtowana fala piąta może być wydłużona, a jeśli byłaby wydłużona, to należy szukać przynajmniej tej pierwszej proporcji wzrostowej, która obecnie wypada w rejonie 31 zł, a prawdopodobnie możemy zmierzać do tej równości, czyli w stronę 35 zł, czyli 31 albo 35 to tam, gdzie walor mógłby zmierzać z tego układu na godzinówce. No i tak naprawdę jest to bardzo fajny sygnał długoterminowy też do kupna. Po tym impulsie najprawdopodobniej zrealizujemy zysk, poczekamy na korektę i wrócimy do akcji Medicala. Natomiast trzeba przyznać, że walor bardzo ładnie zaczął nam się tutaj odkręcać. Zobaczmy jeszcze, gdzie wypada. No, mamy silną strefę oporu przed sobą 28,80. Natomiast jak tą strefę przejdziemy, tak naprawdę to są stare oznaczenia, jak tą strefę przejdziemy i wybijemy się z tych poziomów, no to otwiera nam się droga do znacznie większych wzrostów. I też pamiętajmy o tym, że ta równość fal to jest jakby jeden układ wzrostowy, natomiast nawet może się zdarzyć tak, że będziemy zmierzać do kolejnych proporcji, tak, czyli 161,8, czyli 41 albo 261,8. Tak na przykład takie wzrosty widzieliśmy bodajże na Tesli czy amerykańskim Boeingu, czyli nawet 51 zł. I wtedy, jeżeli sobie przyjrzymy, jak to wygląda na wykładzie dziennym, 41 zł, czyli 161 wypada dokładnie na szczycie fali a wybicie tego poziomu i kolejne ciekawe punkty oporu 51. To jest następna ciekawa proporcja falowa, czy nawet tam możemy zmierzać, póki nie zobaczę impulsu spadkowego, to pozycję długą będziemy na Medicalu utrzymywać. Dobrze również spisuje się Alumetal, czwórka została zakończona, czyli powinniśmy poprawić maksimum. No i moim takim celem to jest 48 zł przynajmniej, być może tam się rozpakujemy na Alumetalu, aczkolwiek na razie mamy ładny impuls wzrostowy, więc jakby wszystko tutaj idzie zgodnie z planem. Następna spółka Famur, mimo tej głębokiej korekty, to jakby ona powinna się pojawić, a tego układu korekcyjnego się spodziewałem. Zakończyliśmy impuls wzrostowy, ładny impuls wzrostowy rysowany z poziomu minimów 1, 2, 3, 4, 5, klarowny impuls, na co mnie fala A, trójfalowe odreagowanie, fala B i być może 1, 2, 3, 4, 5, być może poprawimy te 30, to nie jest istotne.
Z układu nawet długoterminowego mamy bardzo ciekawą strefę, w której już jesteśmy. To jest strefa 50%, 61,8% zniesienia Fibonacci'ego. No i mamy także to przełamane górne ograniczenie kanału spadkowego. Więc pomimo silnego cofnięcia, tak miało być. No nie udało nam się rozpakować wcześniej, aby podkupić taniej, ale czasami tak się dzieje. FAMUR jak najbardziej zostaje w portfelu i spodziewam się kontynuacji wzrostów. Następna ciekawa spółka to Kruk, do której wracamy, bo mamy szansę wygenerowania sygnału końca dwuletniej bessy na Kruku. Do tej pory mówiłem Państwu o tym, że sekwencja wzrostowa sugeruje, że budujemy układ korekcyjny. Zatrzymaliśmy się na silnym oporze w postaci tego górnego ograniczenia kanału spadkowego, walor się cofnął, natomiast co jest najistotniejsze z punktu widzenia teorii fal Eliota, to cofnięcie ma ewidentny charakter trójfalowy. Mamy falę A, falę B i kolejne 5 fal spadku w ramach fali C. Dynamiczny spadkowy zygzak. I proszę zobaczyć, ten dynamiczny spadkowy zygzak, on świetnie alternuje z kombinacją WXY, czyli formacją płaską, czy też konsolidacją, która zbudowała falę drugą. I tym samym po tym trójfalowym zejściu postanowiłem zmienić ten układ falowy i zamiast trójfalowego, długoterminowego, tego średnioterminowego odreagowania, oznaczyłem go jako impuls 1, 2, 3, 4. No i właśnie, po tej czwórce mamy kolejnych 5 fal wzrostowych, czyli potencjalna jedynka zakończona, trójfalowe zejście na zniesienie Fibonacci'ego, potencjalna dwójka. Innymi słowy, spodziewam się fali trzeciej, czwartej, piątej, czyli Kruk może dojść w stronę 190 zł, zbudować tą wydłużoną falę piątą, no i tym samym wygeneruje nam sygnał, długoterminowy sygnał kupna. Jeśli jest to faktycznie, o proszę zobaczyć jeszcze jeden istotny poziom, może go zaznaczę również, żebyśmy to widzieli na wykresie i w rejonie 190 zł fala piąta równa się sumowanej fali pierwszej i trzeciej, w tej pierwszej proporcji, czyli 61,8% tej sumy, to jest minimalny zasięg wydłużonej fali piątej. A czemu mówię o wydłużonej fali piątej? Pisałem o tym dzisiaj w atrakcji dnia. Mówię o wydłużonej fali piątej, bo fala czwarta była bardzo głęboka, zniosła zdecydowanie większą część fali trzeciej niż fala druga zniosła fali pierwszej, a zazwyczaj jest to na odwrót. Czyli zazwyczaj to fale drugie są falami, które są korektami głębokimi, a fale czwarte są korektami horyzontalnymi płytkimi. Jeśli mamy odwróconą sytuację, wtedy najprawdopodobniej należy założyć, że kształtuje nam się impuls z wydłużoną falą piątą. Raczej rzadziej występujący schemat na rynku akcyjnym, ale jednak takie układy możemy zobaczyć. I na taki układ gramy na Medical Algorithmics i taki układ wydaje mi się, że może mieć miejsce na Kruku. Stąd kupno po obecnych poziomach 154 nie powinno już zostać przebite. Zmierzamy w stronę 190, być może wyżej. Najprawdopodobniej, jeśli doszlibyśmy do tych poziomów, czyli do tych 190, mogłaby powstać nam jakaś dywergencja. Natomiast istotniejsze jest to, że proszę zobaczyć, jakby to wyglądało ładnie z interwału tygodniowego, czyli dochodzimy do 190, czyli pod ten szczyt fali X, optymalnie gdybyśmy go przełamali, czyli nawet te parę złotych wyżej, 195. Jeśli dojdziemy do 195, przełamiemy szczyt fali X, tym samym bardzo mocno wtedy wygenerujemy sygnał wzrostowy, albo innymi słowy, alternatywa spadkowa zdecydowanie straci na prawdopodobieństwie wraz z przebiciem tego szczytu fali X. No i po zakończeniu tej jedynki, czyli 195 zł, potem możemy trzema falami zejść powiedzmy w stronę 150 zł na koniec fali drugiej. Taki byłby idealny schemat, czyli rośniemy w stronę 195, przebijamy szczyt fali X, negujemy scenariusz alternatywny, zdecydowanie osłabiamy prawdopodobieństwo jego zaistnienia i następnie oddajemy ten wzrost trzema falami do okolic 150 zł, gdzie mamy najczęściej spotykane zniesienie Fibonacci'ego dla fali drugiej i powracamy do wsparcia w postaci przełamanego górnego ograniczenia kanału spadkowego. Czyli po 195 na Kruku chciałbym się rozpakować, potem przeczekać układ korekcyjny i po 150 wrócić. Taki byłby jakby wymarzony, idealny trade na Kruku. I z tego względu dzisiaj Kruk powraca do portfela, z tego względu też publikowałem go dzisiaj jako rekomendacja w atrakcji
dnia. PKP Cargo poprawiło minima, zbudowało dywergencję. Na razie spekulacyjnie ten walor trzymamy w portfelu. Jeśli chodzi o CCC, w zeszłej edycji portfela został on usunięty, no i nastąpiło niestety jego gwałtowne odwrócenie. Mówię niestety z perspektywy naszej, mojej państwa portfelowej, usuwaliśmy ten walor z portfela, bo ta sekwencja spadkowa przyspieszała, natomiast ambitne plany restrukturyzacyjne spółki, była w zeszłym tygodniu publikowana strategia na najbliższe lata, a także odwrócenie pozycji krótkiej z jednych z zagranicznych podmiotów, które mocno grały na spadki CCC, spowodowało silny wzrost. Teoretycznie jest to sygnał kupna wstępny. Mamy objęcie HOSSY. Na wykresie miesięcznym może jakieś formacje motka nie powstały, natomiast dla mnie jest na razie problematyczny ten układ. Można ten układ rozpisać jako 1, 2, 3, 4 i być może zobaczymy dalszy ruch wzrostowy. Natomiast jeśli nie zobaczymy odreagowania czy konsolidacji, zaczniemy schodzić niżej, będzie to trójfalowe odreagowanie, które będzie oznaczało, że minima są jeszcze do poprawienia. Dlatego na razie wstrzymujemy się, obserwuję CCC. Jeśli z tego powstanie impuls, to prawdopodobnie wrócimy do tematu. Na razie stoimy z boku. Jeśli chodzi o Develia na watchliście, prawdopodobnie finalizujemy falę D. Jeszcze ta spadkowa fala E powinna się pojawić. Ona może ściągnąć cenę nawet 40 groszy niżej, czyli jest to około 15% w dół. Jeśli tam zejdziemy, to tam bardzo chętnie Develię z powrotem podkupimy. Z celem na 3,60, natomiast to na chwilę obecną miejsca, w których znajduje się kurs Develi, nie są jeszcze miejscami do kupna. GPW tak samo, na razie na watchliście po 36 kupimy, po obecnych poziomach nie. Neuka, formacja klina kończącego z ogromną dywergencją pod historycznymi maksimami. Neuka się prosi o ruch korekcyjny, ale ten ruch na razie nie może się pojawić. Natomiast moim zdaniem czas na realizację zysków na Neuce. Forte. W zeszłym tygodniu silniejszy wzrost na Forcie po solidnych wynikach. Zastanawiałem się z Państwem, czy już go usunąć z portfela. Na razie trzymaliśmy Forte w portfelu. Zobaczmy, jak to wygląda na godzinówce. Mała płynność, natomiast ten ruch spadkowy wygląda na razie na ruch korekcyjny, dlatego trzymamy dalej Forte w portfelu z perspektywą wzrostu w stronę 35 bądź 44 zł. Celon Pharma tutaj zaczęło mocniej bujać kursem, znowu nam buja Mabionem, a więc jest to po części powód, dla którego Celon Pharma również silnie się skorygowała, natomiast od zakończenia fali E mamy ewidentny impuls. Mamy ewidentny impuls wzrostowy 1, 2, 3, 4, 5, który zbudował nam falę pierwszą, a ten ruch spadkowy to jest ewidentna trójka, czyli fala A, następnie prawdopodobnie trójkąt tworzący falę B, kolejne zejście w ramach fali C, schodzimy głęboko, 61,8, więc wydaje mi się, że to na razie jest wszystko w porządku. Nawet jeśli Państwo nie mają go w portfelu Celon Pharma, to jest to dobre miejsce do kupna z perspektywą wzrostu nawet 50%. A jeśli chodzi o Kernel, tutaj na razie nic się nie zmienia. Czekam, aż będziemy się osuwać po tej przełamanej linii trendu i ukształtujemy sensowną korektę dla fali drugiej. Wtedy do Kernela wrócimy, czy zainwestujemy w niego. Natomiast na razie jest on na watchliście. No i ostatni segment, który został, segment małych spółek, ESWiG. Tu dosłownie kilka tematów. Wielton, do którego wróciliśmy, czy wróciłem po tym, jak silnie się odwrócił. Wróciłem, bo powstały nam ładne zalążki impulsu wzrostowego, oczywiście była solidna, może dywergencji już na wykresie dziennym, tak, na wykresie dziennym była dywergencja, skrajnie wyprzedany był na wykresie tygodniowym, natomiast na godzinówce 1, 2 i na razie mamy 1, 2, 3, ładny trójkąt, oczywiście pytanie, czy to już jest 1, 2, 1, 2, tak by to można było rozpisać, czy ten trójkąt dalej się wydłuża w czasie, wtedy byśmy mieli A, B, C, D, E, F i jeszcze G, H, I, koniec trójkąta i wybicie górą. Nie ma to znaczenia, jest to jak najbardziej wariant bullishowy, więc w stronę 7,60 i wyżej Wielton powinien zmierzać, więc utrzymujemy go w portfelu. Tak samo jak Agorę,
która napotkała wprawdzie silny opór w rejonie 13 zł, jest to średnia krocząca linia trendu spadkowego, natomiast na godzinówce nam buduje pięknego trójkąta, czyli konsolidacja pod oporem i kolejna szarża byków powinna spowodować wybicie górą z tej formacji, wybicie górą z trójkąta i sforsowanie tego oporu, który pokazałem na wykresie tygodniowym. W przypadku elektrobudowy zeszliśmy niżej, ale na razie nie ma żadnego problemu. Kształtujemy większego trójkąta, który nam zbuduje falę B w trójfalowym odreagowaniu ABC. Elektrobudowa, jak i PKP Cargo, to jest próba złapania takiej ciekawej okazji inwestycyjnej, bo mamy tu silny potencjał wzrostu. W przypadku elektrobudowy może być to wzrost nawet rzędu drugie tyle, czyli 100%. Tak jak Medical był bardzo takim spekulacyjnym tematem, którego nam się udało złapać praktycznie w minimach, tak myślę, że i elektrobudowa może być tym walorem, który na sporo zarobić w kolejnych tygodniach, miesiącach, więc utrzymujemy dalej pozycję w elektrobudowie. Pokazywałem jeszcze Państwu Altus TFI. Wygląda na to, że zbudowaliśmy jedynkę, dwójkę, trójkę, więc prawdopodobnie mamy szansę dalszych wzrostów, natomiast na Altusie mamy dość małą płynność. Ja na razie nie będę go dodawał do portfela. Natomiast przebita linia trendu spadkowego i przynajmniej jakieś szanse na zbudowanie sekwencji wzrostowej. To tyle w dzisiejszej edycji portfela. Podsumowując, 50% w ETF-ie, który odzwierciedla pozycję krótką w indeksie WIG 20. Jeśli chodzi o poszczególne segmenty z energetyki, mamy jeszcze pozycję długą w Polenerdze, w chemii mamy pozycję długą w azotach, w paliwach na razie pozycja długa w Lotosie, w bankach tylko i wyłącznie bank handlowy i czekamy na tą kilkunastoprocentową, może 13, może 10% przecenę, bo bardzo ciekawie wyglądają z perspektywy długoterminowej Alior, PKO z opcją na odwrócenie trendu. Przeczekujemy korektę na telekomach, mając tylko i wyłącznie pozycję w cyfrowym Polsacie. Jeśli chodzi o WIG20, usuwamy PGNiG-ę, usuwamy JSW, a w przypadku MWIG-u dodajemy Kruka, który być może ukształtuje jednak impuls wzrostowy, który będzie oznaczał, że ta bessa kilkunastomiesięczna została zakończona. Tutaj może jeszcze dodam Państwu taką informację, że zakończenie tej bessy można dość ładnie powiązać z tą nieudaną inwestycją we Włoszech, gdyż już mniej więcej teraz między słowami zarząd przyznał, że to nie było to dokładnie, czego chcieli i kolejne plany ekspansyjne mają być zupełnie inaczej prowadzone niż Włochy, czyli raczej spółka chce kupować mały portfel, zobaczyć, czy strategia, którą zaplanowali, działa i dopiero rozwijać działalność za granicą. Nie tak jak w przypadku Włoch, kupujemy duży portfel, bo jednak wiele błędów w przypadku tego rozwoju zostało popełnionych, no i przez to kurs oczywiście to odzwierciedlił, tak mocno się przeceniając. Natomiast jeśli ta sekwencja, którą Państwu wcześniej pokazałem, zadziała, to może być to sygnał do początku kolejnych wzrostów na kruku. Utrzymujemy dalej pozycję w Medicalu, Alumetalu, Famurze i PKP Cargo. Nad CCC, Develią i GPW się zastanawiam, one trafiają na watchlistę. Mamy cały czas pozycję długą w Forte i Celon Farmie, tutaj też nic się nie zmienia. A jeśli chodzi o małe spółki, te trzy spółki, które Państwo widzą, Wielton, Agora i Elektrobudowa. Być może będą kolejne zmiany w następnych edycjach tygodnia na GPW. Jeśli sygnał słabości pojawiłby się na SWIG-u, to być może spółki SWIG-owe przemknę, być może będziemy realizować zyski na niektórych walorach, ale na razie pozwalamy jeszcze im na rośnięcie. Po prostu omijamy trochę indeks WIG20, czego efektem było choćby zamknięcie w ostatnich dwóch tygodniach spółek energetycznych, czyli PGE Tauronu, banków, czyli PKO SA i Alioru, a także dwóch telekomów, czyli Play i Orange, czyli mało ekspozycji WIG20, bo przez niego prawdopodobnie zagranica będzie selować, więcej ekspozycji w małych i średnich spółkach plus zabezpieczenie w tej ETF-ie, który jest dostępny na naszym rynku i daje nam ekspozycję na krótko na WIG20. To wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć w tej edycji portfela. Jak zwykle zachęcam do drugiego webinaru. Porozmawiamy trochę o koronawirusie, porozmawiamy trochę o risk-offie, o tym, co dzieje się na rynku amerykańskim, omówię sezon wyników spółek, a także sytuację na surowcach, bo tam dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. To wszystko, do usłyszenia za tydzień.